Dzień dobry, witam was serdecznie. To jest drugie powitanie na Bukonie 2023. I żeby nie kraść głosu naszemu prelegentowi, postaram się tylko szybciutko powiedzieć, że dzisiaj i jutro cały dzień od godziny 11 do 18, jutro nawet do 19 streamujemy sesje i prelekcje na YouTubie i na Twitchu. A jeżeli chodzi o późniejsze rzeczy, późniejsze atrakcje na Discordzie Imaginarium RPG. Możecie zagrać masę sesji. Zapisy do tych sesji kończymy o godzinie 18. Moi drodzy, nie kradnę spotlightu. Naszym gościem, który otworzy drugą edycję Bukonu, jest Michał Cholewa. I Michał, publiczność jest twoja. Cześć. Ja jestem Michał Cholewa. Moja prelekcja będzie dotyczyła projektowania bitew pod względem narracyjnym, ponieważ typowo mam małe doświadczenie z projektowaniem bitew na szczęście. Ja, ponieważ jestem w tej chwili przede wszystkim pisarzem, to oczywiście moje podejście do narracji i do bitew jest przede wszystkim od tej strony. RPG jest trudniejsze, postacie są dużo bardziej interaktywne i trzeba dużo bardziej działać nadążnie. Ale liczę na to, że przynajmniej część z takich rzeczy, które się przydają w projektowaniu bitwach do narracji takiej tekstowej, przełoży się na inne media też. Bo to na ogół są rzeczy, które ja odkryłem, patrząc na zarówno na teksty historyczne, jak i na tak naprawdę czytając książki. I jest to w pewien sposób obraz tego, co czasem mnie wkurza, a czasem mi się podoba, zależnie od tego, na co trafię. Ponieważ ja jestem super przyzwyczajony do problemów technicznych, zawsze je mam na prelekcjach, w sensie sam je generuję, to teraz też się zupełnie nie przejmuję. Więc zacznijmy od początku. Konflikt zbrojny to jest bardzo często grana karta. Mniejszy lub większy. Nawet jak człowiek popatrzy na masę podręczników RPG, to rozdział, który zawiera w sobie walkę, to jest najczęściej duży rozdział, jest bardzo dużo umiejętności z tym powiązanych. Dlaczego? Dlatego to jest taki moment, w którym tak naprawdę postacie de facto ryzykują życie. Więc warto byłoby, żeby postacie dobrze wiedziały, co mogą zrobić, żeby tego zagrożenia uniknąć. I choć teraz RPG się zmienia, to nadal ten fragment jest trudny, tak naprawdę, ale też bardzo przydatny. Co bitwa i w ogóle starcie nam w ogóle daje? Po pierwsze, fizyczna konfrontacja jest bardzo naturalnym i bardzo łatwo rozumianym przez czytelnika, widza, gracza momentem starcia idei, starcia jakichkolwiek poglądów. To w nas siedzi po prostu. Tolkien, który pisał bardzo złożoną historię, która miała wiele wątków, też on ją de facto skończył na dwóch konfrontacjach. Po pierwsze była bitwa pod Morannonem, a po drugie była takie jak najbardziej fizyczne starcie pomiędzy Gollumem a Frodem, bo bo Gollum, który się tam pojawia i który wprowadza ten element jak gdyby fizycznego oponenta do sprawy pierścienia, można powiedzieć, że Frodo, że linia fabularna uciągnęłaby wyłącznie dylematy Froda. Bo to była mocna rzecz, ale tak naprawdę trzeba było domknąć wątki, trzeba było, znaczy warto było wprowadzić taki, powiedziałbym, ruch na scenie. I to nie dokładnie to zrobił. Po prostu łatwiej jest działać w ten sposób. Po drugie, konfrontacja fizyczna, bitwa ustala bardzo jasne stawki. My intuicyjnie rozumiemy, czym się może skończyć starcie fizyczne. Być może jest to ewolucja, być może mnóstwo czytania książek i grania, a być może sami tłukliśmy się bez przerwy. Ale generalnie stawka w starciu fizycznym jest najbardziej łatwa do zrozumienia. Najłatwiej dociera do kogoś to, że tam zwyczajnie można zginąć. Ty, moi, twoi przyjaciele mogą poginąć. Można być ciężko rannym. Miasto może zostać zdobyte. To są takie rzeczy, które są łatwe do odbioru. Tak naprawdę.
Wreszcie, po trzecie, łatwo się prezentuje wtedy postacie. Dlaczego? Bo one są pod ciężkim napięciem. Bitwa jest trudna dla każdego. Tam wychodzą podstawy twórstwa, odwagi. Tam pojawia się wątek potencjalnego myślenia w sytuacji stresowej. Tam można pokazać, że ktoś jest bohaterem, a ktoś nie. W sytuacjach ciężkiego napięcia, wysokiego stresu, najłatwiej to się pokazuje, a bitwa jest dokładnie czymś takim. Wreszcie po czwarte i niebanalne, jest potencjalnie ciekawą sceną. To znaczy większość bitew, o których się pisze, na ogół nie wygląda jak bitwy, które są pewne do rozstrzygnięcia na korzyść protagonistów. I w oczywisty sposób czytelnik może zadawać sobie, widz, gracz, pytanie, jak my z tego właściwie wyjdziemy? Bo sytuacja jest naprawdę, naprawdę zła. I wcale nierzadko na tym opierają się całe teksty. Kiedy spojrzy się na te wszystkie zalety, trudno bitwie dużej, mniejszej konfrontacji odmówić pewnych zalet narracyjnych. I warto w związku z tym się zastanowić, w jaki sposób ją rozpracować, w jaki sposób ją przedstawić, żeby ona miała sens. To oczywiście to są moje własne spostrzeżenia, co oznacza, że no ja dalece nie jestem alfą i omegą w dziedzinie bitew. To oznacza, że jeżeli macie jakieś własne patenty, które działają, to nie jest tak, że macie się z nich rezygnować tylko dlatego, że ja tu teraz coś powiem na tej prelekcji. Nie jestem ani wielkim dowódcą, ani nawet do bycia najbardziej popularnym pisarzem na świecie trochę mi brakuje. Co oznacza, że tak naprawdę dzielę się z wami moimi przemyśleniami trochę jako narracyjny użytkownik bitew. Więc jest kilka rodzajów bitew, które chcemy przedstawić. I pierwszym i najbardziej takim delikatnym potraktowaniem tematu jest coś tak bitwa w tle. Bitwa w tle jest starciem, które tak naprawdę powinno się odbyć z jakiegoś powodu, bo jest wojna, bo gdzieś tam nam pasuje, żeby te wojska się starły, bo chcemy w pewien sposób zaznaczyć, że coś się wydarzyło. Na przykład bar wzięty został, ale nie chcemy się tak naprawdę w nią wgłębiać. Ona wtedy zachowuje pewne swoje elementy, ma swoje stawki, bo ktoś tam mógł być. Można w podtekście pokazać, że ta postać jest zagrożona, że mogła zginąć, że jest zaginiona. Można w podtekście pokazać efekt tej bitwy, ale nie musimy jej pokazywać per se. To znaczy nie musimy spojrzeć na nią, opisać jej, jak przebiegała. Możemy tak naprawdę wymyślić sobie dowolny sposób. Tak naprawdę z popkultury bardzo, bardzo dobrze zutylizowane były pierwsze bitwy w serialu Rzym, które ja pasjami uwielbiam ze względu na to, że dialogi Rzym, jak generalnie starożytność lubię. Ale jeżeli tam się spojrzy, to oni w pierwszej części serialu w ogóle nie mieli budżetu na to. W związku z tym bitwy były pokazane tak, że dowiadywaliśmy się o ich wynikach. I scenarzyści starali się pokazać te wyniki w jakiś dramatyczny sposób. I to jest w pełni legitna metoda pokazywania bitew, jeżeli nie chcemy się wgłębiać w bitwy. Można powiedzieć, że nie wiem, niech będzie, Langisport został zajęty i to ma pewien ciężar emocjonalny, jeśli ktoś akurat lubił lub nie lubił Lannisterów. Ale sam opis bitwy pozostawiamy w rękach 10 bardów, którzy to opowiedzą na 10 różnych sposobów. Jednego weterana, który w ogóle widział tylko ścianę tarcz od tyłu. Druga bitwa to jest taka bitwa, która w założeniu opiera się na tym, że my chcemy doprowadzić do jakiejś konkretnej sceny. I Iliada jest doskonałym przykładem. Nieprzypadkowo tutaj dałem dokładnie taki screen. Bitwa jest tak naprawdę serią scen, które mają przekazać emocje tej bitwy. To znaczy, chcemy pokazać
że Hektor staje naprzeciwko Patroklosa. Chcemy pokazać, że ginie Zenek, nasz ulubiony przyjaciel dzieciństwa. Chcemy pokazać, jak trzecia chorągiew Grombelardu przebija się przez oblężenie i umyka, osłaniając księcia. To są rzeczy, które tak naprawdę w tej bitwie chcemy. Cała reszta jest dla nas generalnym szumem, który nazwiemy bitwa. Taka bitwa może mieć bardzo prosty plan. Taka bitwa musi mieć jakiś sens z punktu widzenia osób, które w nią weszły, czyli tam postaci niezależnych albo postaci w książkach. Ale ona jest pod tym względem stosunkowo prosta, że tak naprawdę, jeżeli to nie jest ważne, jeżeli tego nie zaznaczymy specjalnie, nikt nie będzie wgłębiał się w to, w jaki sposób ona przebiegała. Będą ważne dla nas, będą te konkretne sceny. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś oglądał Troja, a pewnie ktoś oglądał, to nie za dużo wiadomo o jak gdyby taktycznych planach pierwszego ataku na Troję. Nie za dużo wiadomo o taktycznych planach ataku na okręty Greków. One po prostu były, bo chcieliśmy pokazać, znaczy reżyser wtedy chciał pokazać, a wcześniej Homer, że po pierwsze Hektor jest dobrym wodzem i to pokazał, a po drugie, że jest starcie Hektor-Patroklos i zostało pokazane i wreszcie po trzecie, że ta bitwa została przerwana po tym starciu. To jest stosunkowo wygodna metoda działania. Po trzecie, mamy bitwę taką w zasadzie realistyczną. To znaczy, tam chcemy pokazać nieco więcej, chcemy pokazać losy postaci, chcemy pokazać kilka scen, sytuacje przed i po. Natomiast to, w jaki sposób ona została wygrana, jest dla nas, powiedziałbym, drugorzędne. Czasem mamy jeden zwrot akcji, jeden pomysł, jak zresztą w Braveheartcie. Czasem mamy po prostu, byliśmy odważni 10 minut dłużej, jak napisałem. To jest metoda zastosowana przez Sapkowskiego, który jednakowoż miał bardzo dobrze przemyślaną bitwę. I tutaj jest plan bitwy jest istotniejszy, bo tutaj ktoś może o niego zapytać. Tutaj może być tak, że skoro chcemy wprowadzić taką bitwę w zasadzie realistyczną, to znaczy, że my generalnie operujemy w miarę realistycznym settingu, co oznacza, że ktoś może zadać pytania. Na przykład, ale dlaczego ten dowódca w ogóle do tej bitwy przystąpił, mając 1/3 sił przeciwnika? Mógł uciec, miał kawalerię. No i na te pytania powinniśmy znaleźć odpowiedzi. Natomiast nie musimy za bardzo tworzyć skomplikowanych planów tej bitwy. Musimy za to tworzyć skomplikowane plany życia dla postaci, które w niej uczestniczyły. I wreszcie coś, co nazwałem luźną bitwą zagadką, to jest taka bitwa, w której chodzi o to, w jaki sposób została wygrana, w których kluczem jest to, że chcemy pokazać, że ta bitwa była trudna, ale dzięki temu, że ktoś był sprytny albo głupi, jej wynik, oczywisty wynik, na który wszyscy patrzyli, albo wskazywany wynik, się zmienił. Czynienia z naprawdę genialnym dowódcą, który zmienił tą bitwę w jakiś sposób. Te są bitwy trudne do zaprojektowania, ale możliwe. Natomiast są dość satysfakcjonujące. Co jest w nich trudnego? No przede wszystkim trzeba bardzo dobrze znać swój świat, bardzo dobrze znać stan wiedzy obu stron, żeby manipulować tymi planami. I warto nie tracić z oczu postaci, bo tak naprawdę wszystkie historie są o postaciach. A to jest trudne, jak człowiek się zakała płuczka w bitwach, sam przez to przechodziłem. Dobrze. W związku z tym pojawia się naturalne pytanie, no to skoro już wiemy, że jest kilka rodzajów bitew, kilka rodzajów opisów, no to które są, która jest najlepsza? Znaczy, której używać, skoro można do niej podejść na tyle różnych sposobów?
I mam dla was dobrą wiadomość. Aż tak. To może jest mało odkrywcze, ale tak naprawdę każda z tych czterech podejść ma swoje miejsce. Każdego możemy użyć i decyzja, która dla nas jest ważna, której właśnie użyjemy, zależy w zasadzie przede wszystkim od tego, co my chcemy w tej bitwie powiedzieć, jaką ona pełni rolę w naszej historii. Jeżeli to jest historia o, nie wiem, człowieku, który wstąpił do piechoty, pewnie interesuje nas bitwa emocjonalna albo w zasadzie realistyczna. Jeżeli nasz bohater jest dowódcą albo przynajmniej zna kogoś takiego, to bitwa zagadka może być dla niego wyjściem. Jeżeli nasz bohater jest politykiem albo chłopem, albo Robin Hoodem, który porusza się w rejonie wojny, to tak naprawdę fakt, że bitwa się odbyła, może być dla niego w pełni wystarczający i w pełni spełniać warunki, które są narzucone przez historię, którą chcemy opowiedzieć. Bitwa sama w sobie nie jest czynnikiem rządzącym narracją, ona jest narzędziem, którego możemy użyć. Jeżeli spojrzymy na, zresztą ze screenu, widoczną bitwę nad Coruscant, to tak naprawdę dało się oczywiście zrobić lepiej, natomiast ona miała pokazać kilka rzeczy i ona te kilka rzeczy pokazała. Ona miała pokazać trochę współpracę pomiędzy klonami a Jedi. Pokazała. Ona miała pokazać śmierć Dooku. Pokazała. Ona miała pokazać pewną nonszalancję Anakina. Pokazała. I to, że mimo bliskości oni się nie za bardzo dogadują na polu planowania z Obi-Wanem. I to też pokazała. Powiedziałbym, że była to bitwa taka w pełni emocjonalna. A że zapewne dało się ją przedstawić w inny sposób, to jest inna sprawa. Bo to jest zła wiadomość. My musimy kontrolować tak naprawdę, jak tego narzędzia użyjemy i możemy coś zepsuć. Nawet bitwę, która z grubsza, chcemy tylko powiedzieć, że się odbyła, również można zepsuć. Przykład, który podaję w screenie, jest tak naprawdę, na szczęście Netflix mi go podsunął, bo on jest łatwy do wytłumaczenia. Tam tak naprawdę kluczową dla całej narracji było to, że ta bitwa się odbyła. Że Nilfgaard pokonał Cintrę. Że zginęli ludzie i że Cintra w tej chwili jest odsłoniona. I to w zasadzie był komplet informacji, które dało się przekazać, ale zechciano pokazać tą bitwę i zrobiono to tak, jak wyszło. Więc tak, dla historii bitwa jest dowolna, może być dobra, ale kiedy już się na nią zdecydujemy, to zróbmy to porządnie. I kiedy już podejmiemy tą decyzję, to trzeba ją wymyślić. Przede wszystkim, jak z każdą historią, z każdą narracją, należy sobie zadać pytanie, o czym ona jest. O czym jest historia? To jest jedno z pierwszych pytań, jakie należy sobie zadać przy tworzeniu historii. O czym będzie ta bitwa? Jest oczywiście pytaniem, które sobie powinniśmy zadać podczas tworzenia bitwy. Bo to jest najczęściej przynajmniej średniej długości scena. Jakie jest jej miejsce? Jakie wrażenie powinien wynieść odbiorca z tej bitwy? Czy chcemy pokazać, że ktoś jest zdradzieckim łotrem? Cała strona jest zdradzieckim łotrem. Czy chcemy pokazać, że ktoś jest bohaterem? Czy chcemy pokazać wreszcie, że Space Marines są lepsi od orków? W związku z tym pokazujemy, że Space Marines mało, orków dużo, ale oni sobie dają radę, bo są dzielni. To są wszystko pytania, które będziemy sobie zadać przed bitwą. Po drugie, skoro to już wszystko wiemy, to trzeba o tym pomyśleć. Po pierwsze, kto walczy z kim? Po drugie, czy przejmujemy się dowódcami? Po trzecie, jaki ten plan bitwy jest? Zarówno w głowach tych dowódców, jak i w naszych głowach. Znaczy, jak my chcemy, żeby ta bitwa się rozwinęła. I jak dowódcy przynajmniej planowali ją na początku. I co najważniejsze, drobiazgi. Można utonąć w drobiazgach, wierzcie mi. Dobrze. Bitwa może być przedstawiana z kilku perspektyw.
te perspektywy są znacząco różne, jeżeli chodzi o to, po pierwsze, jaki jest dostęp do informacji, a po drugie, co te osoby tak naprawdę widzą. I tak najczęstszym głównym bohaterem narracji są żołnierze, to znaczy ci ludzie, którzy są, nazwijmy to, najniżej w łańcuchu dowodzenia. To jest zarówno tam konny, jak i tam zwiadowca, ten typ osób. I po pierwsze, to jakie żołnierze mają podejście do bitwy, jest ważnym sygnałem dla odbiorcy. To znaczy, żołnierze znają ten świat, wiedzą naprzeciwko kogo stają i jak gdyby są w stanie to przekazać. Na przykład, jeżeli żołnierze są pewni siebie, to znaczy, że informacje, które oni mają, wskazują, że ta bitwa jest czymś łatwym dla nich. Potrafią to ocenić, bo z grubsza wiedzą naprzeciwko kogo stają. Jeżeli zawsze przegrywali bitwy z tymi gośćmi naprzeciwko nich, to będą mieć inny nastrój niż jeżeli zawsze wygrywali. Jeżeli są to żołnierze pierwszej wojny światowej, ich podejście do bitwy, kiedy zamierzamy kogokolwiek szturmować, będzie inne niż ciężkiego rycerstwa stojącego naprzeciwko powstania chłopskiego. To jest pierwsze. Po drugie, co jest istotne, jest takie powiedzenie, walczy się dla gości obok. I to w szczególności oznacza, że taki standardowy żołnierz najczęściej bardzo dobrze pokazuje te więzi. I one będą dla niego ważne. Tam wychodzą wszystkie relacje bardzo mocno, bo to jest dla tych ludzi najbardziej bezpośrednio obszar zagrożenia życia. Ich i ich kumpli, i w związku z tym wtedy mogą się wykazać. Zwykły dodatek, protagoniści mają swoją armię, antagoniści też ją mają. I to, czy pokażemy tę armię jako bezmyślną masę orków, czy jako ludzi dokładnie takich samych jak my, czy wreszcie jako, nie wiem, butną szlachtę, a my jesteśmy właśnie tym powstaniem chłopskim, to ma znaczenie. Ono wiele mówi o konwencji. Zwróćcie uwagę, że na przykład walka przez całe Gwiezdne Wojny czyni się duży wysiłek, żeby przeciwnik zawsze był bez twarzy. Żeby zawsze zasadniczo dało się go zastąpić robotem. Ich ofiary nie mają znaczenia. Ich własne przemyślenia właściwie nie istnieją. Jak udało się na chwilę je wprowadzić w przebudzeniu mocy, to natychmiast to spokojnie wygaszono. Więc i to jest konkretna konwencja. No, można ją lubić, można jej nie lubić. Ważne jest, żeby używać jej świadomie. Jeżeli naprzeciwko nas są, nie wiem, powstanie elfickie jak w Sapkowskim, to być może jest szansa pomyśleć o tych przeciwnikach jako o takich samych osobach jak my. Może przesłoniętych nienawiścią, ale tak samo chcących żyć, tak samo mających własne cele. I tak naprawdę, jak się obserwuje, no przynajmniej powieści, bo ja je częściej obserwuję, to dużo częściej jest właśnie ta opcja gwiezdnowojenna. Przeciwnik to jest czarna masa, którą trzeba pokonać. Jak czyn kozacka. Ma inne podejście i dowódców czasem warto pokazać. Przede wszystkim wie dużo więcej od zwykłego żołnierza, bo tak naprawdę, o ile żołnierz nie wie naprzeciwko czego stoi, widzi, że ma tam ścianę wrogów i odejmując nasze współczesne jednostki wojskowe, gdzie jest bardzo ważnie liczone, bardzo ważna jest świadomość ogólnego planu, to się wprowadza dzisiaj, ale jeszcze 100 lat temu tak nie było. Często żołnierz nie widział sensu tego, co się dzieje, dowódca go widzi. Po pierwsze, daje to bardzo interesującą opcję do pokazania konfliktu, ponieważ żołnierz widzi swój atak jako jedno, a dowódca widzi go jako element większego planu. Dowódca ma szerszy obraz, dzięki któremu jest w stanie spojrzeć na swoich żołnierzy jako narzędzia dla tego większego planu i na ogół tak go widzi. Powinien je widzieć, ponieważ jego celem jest wygranie bitwy, a nie dobro żadnego pojedynczego żołnierza. Swoją drogą konflikt pomiędzy tym, że powinien myśleć o bitwie, ale myśli o jakimś pojedynczym żołnierzu, bo go lubi, ma znaczenie.
Na ogół dowódcy mają całkiem realistyczną ocenę układu sił na planszy. To znaczy wiedzą, czy ta bitwa jest raczej trudna, czy łatwa. Wiedzą, czego się mogą spodziewać. Znają tak naprawdę z grubsza taktykę, której używa wróg. Przynajmniej takie, jakie się spodziewają. Wiedzą też, jakie ta bitwa ma znaczenie na poziomie operacyjnym i strategicznym. To znaczy, co się stanie, jeżeli ją przegramy, a co się stanie, jeżeli ją wygramy. A czy na przykład bardziej nam się opłaca wycofać w pewnym momencie, czy musimy ją walczyć do śmierci. To są ważne pytania i dowódcy często sobie muszą zadawać. Byłoby fajnie, gdybyśmy po obu stronach barykady stawiali dowódców przynajmniej kompetentnych. Jest taka zachęta w pewien sposób, żeby szczególnie antagoniści mieli pomysł na bitwę polegający na tym, no, że będziemy szli, a no, ponieważ jest tak dużo, że w pewnym momencie skończą im się naboje i czy też tam zmęczą się i nie będą w stanie podnosić mieczy i wtedy już sobie z nimi damy radę. Da się to zrobić, jest to robione, niestety, ale być może warto położyć nieco więcej myślenia na ten etap. No i wreszcie dowódca na ogół nie chce bitwy przegrać. To znaczy on będzie myślał do końca, jak z tej sytuacji przejść do albo wygranej, albo chociaż do nieprzegranej. To bywa bardzo korzystnym wynikiem. To znaczy na przykład wycofanie armii też ma sens. Większość strat w bitwach w zasadzie do średniowiecza, do późnego średniowiecza była ponoszona podczas niezorganizowanego odwrotu. Dobrze, ci dowódcy, które już omówiliśmy z grubsza, mają plan. Ważne jest to, że obie strony, kiedy zaczynają bitwę, kiedy podchodzą do konfliktu zbrojnego, mają plan, jak mniej więcej przejść od punktu, w którym jesteśmy teraz, do momentu, w którym osiągnęliśmy nasze cele. Co jest ważne, niekoniecznie te cele to jest pokonanie przeciwnika. Więcej, niekoniecznie to jest zniszczenie przeciwnika fizyczne. Często wojsko na przykład ma na celu zdobycie jakiegoś punktu i zabezpieczenie go. Jeżeli wróg im się cofnie, to nie będzie za nim gonić, bo nie o to im chodzi. I jeżeli wróg stoi im na drodze, to będą musieli przejść do bitwy. Ktoś powiedział kiedyś, że wojsko nie podchodzi do bitwy z pragnienia walki, tylko pragnienia zwycięstwa, więc będą robić wszystko, żeby uniknąć tego pierwszego, a osiągnąć to drugie. Każda walka to jest każde starcie fizyczne, każda bitwa jest potencjalnie źródłem ofiar. Wiesz, mało kto lubi ponosić ofiary sam z siebie, to dowódcy i żołnierze też będą się starać i kombinować, czy da się osiągnąć ich cele, nie biorąc udziału w starciu, nie musząc się bić z przeciwnikiem fizycznie. I w bitwie często nie o to chodzi. Jeżeli chcemy zdobyć miasto, a armia się nam stamtąd wycofa, to możemy je zdobyć bez bicia tej armii. Jeżeli musimy, nie wiem, przechwycić pchnięcia, to będziemy kombinować, jak to zrobić najpierw na cichaczu. Teraz tak, plan na ogół będzie uwzględniał to, co my wiemy o wrogu. Zarówno o tym, jak bitne są jego oddziały, jak trudno się będzie z nimi bić, kiedy się zestrzemy, ale również to na przykład, że my jesteśmy koło rzeki, a przeciwnik nie. W związku z tym, jak będziemy tutaj stać, to my będziemy mieć wodę, a przeciwnik niekoniecznie. Albo jesteśmy tutaj, jesteśmy silni, ale tak naprawdę musimy walczyć teraz. W ciągu najbliższych 3 dni skończy nam się zaopatrzenie, ponieważ nasze linie zaopatrzenia są popsute, a przeciwnik ma je dobre. W związku z tym z każdym kolejnym dniem my tracimy siłę. Albo wiemy na pewno, że przeciwnik ma świetną kawalerię, ale słabą piechotę. Więc będziemy raczej próbować uderzać na tą piechotę. Jeżeli ja jestem dowódcą tej drugiej armii, to będę starał się, żeby tą piechotę ustawiać w miejscach, które łatwo obronić. Ja też wiem, że mam słabą piechotę. I dowódcy powinni na to brać to pod uwagę. To znaczy nasi wymyśleni dowódcy, bo niezależnie od tego, czy prawdziwi dowódcy to biorą, to tak naprawdę, jak ktoś kiedyś powiedział, bitwa powinna być wiarygodna, a nie koniecznie realna. To znaczy
O ile w rzeczywistości może się zdarzyć, że dowódca albo żołnierze są głupi, tchórzliwi i dadzą się pokonać łatwo, to jeżeli nie chcemy dokładnie tego pokazać, to nie powinniśmy, że tak powiem, mieć na takie skróty, tylko dlatego, że wystąpiły gdzieś w historii, w tekście lub też w sesji, bo zwyczajnie powinno być ciekawiej. Jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy, to technicznie ma szansę pójść do kasyna i wyrzucić, zagrać na ruletce i trafić trzy razy tam pojedynczy numer, tym samym osiągając gigantyczny zysk. I zdaje się, zdarzyło się coś kiedyś w historii, dokładnie coś takiego samego, ale na litość boską, jeżeli robimy z dużych, poważnych problemów finansowych postaci punkt fabularny, to tak naprawdę nie chcielibyśmy, żeby rozwiązać go w ciągu pół strony dokładnie tym. Tak samo jest z bitwą. Jeżeli bitwa ma być poważna, to niech będzie poważna, niech będzie trudna dla bohaterów. Co ważne, postacie żyjące na świecie znają go dużo lepiej niż czytelnik. To znaczy, rozwiązanie, którego nie przewidzi czytelnik, niekoniecznie jest rozwiązaniem, którego może nie przewidzieć bohater, zwłaszcza jeżeli jest dowódcą. O czym mówię? Dwie rzeczy wchodzą do głowy bardzo szybko. Był taki film Star Trek, stary, Gniew Khana, gdzie w pewnym momencie bohaterowie walczyli przeciwko sobie na statkach kosmicznych, na okrętach kosmicznych. Główny bohater stwierdził, że jego przeciwnik w zasadzie nie radzi sobie z trójwymiarem. No i udaje mu się tam zmienić metaforyczny pułap, to znaczy poruszyć się w osi Z, czego nie przewidział jego przeciwnik, i w tym go zaskoczyć. Ale ja rozumiem, że my, czytelnicy, widzowie w tym wypadku, którzy są w pewien sposób uwarunkowani, żeby widzieć wojnę okrętów kosmicznych trochę jak wojnę okrętów takich zwykłych, możemy pomyśleć, to jest ciekawe, że ktoś ruszył się w osi Z i to wykorzystał. Ale jeżeli ktoś już latał na okrętach kosmicznych, to znaczy, a postacie latały, to nie jest tak, że można po prostu przegapić ten trzeci wymiar przez cały swój pobyt w okręcie kosmicznym. To nie jest nawet tak, że takie osoby by skończyły w pewnym momencie Akademię Kosmiczną. Bo to jest trochę tak, jakby w przypadku samolotów ktoś stwierdził, że wysokość nie ma znaczenia i to jest duże zaskoczenie dla kogokolwiek. Miał być dwa przykłady. Dwa. Była taka książka Star Carrier, którą niestety przeczytałem, i tam w pewnym momencie bohaterowie wykorzystali, będzie drobny spoiler, ale książka jest bardzo dawna, wykorzystali to, że w próżni w sposób naturalny, jeżeli coś się rzuci, to coś będzie tam lecieć, dopóki nie wpadnie w pole grawitacyjne albo na coś nie trafi. I obrócili okręty wroga takimi pociskami kinetycznymi. I to tych wrogów całkowicie zaskoczyło. Ale to w szczególności oznacza, że ci wrogowie przelecieli pół wszechświata, żeby zaatakować Ziemię, i albo nadal nie wiedzieli, że tak się dzieje, albo uznali, że to nie może być broń, a w związku z tym mieli całkowicie przewidywalny kurs. Co wydaje się mało prawdopodobnym rozwiązaniem, jedno i drugie. Nawet jeżeli czytelnik, który naturalnie nie operuje na kosmicznych, na równaniach ruchu w kosmosie, mógł poczuć się zaskoczony, a nawet zachwycony tym rozwiązaniem. Postacie nie powinny. Dobrze. To teraz przechodzimy do bitwy właściwej. Tak naprawdę, ponieważ bitwa jest sceną i na ogół dość dużą, możemy powiedzieć, że istotnym jej elementem jest to, żeby ona miała wszystkie elementy dużej sceny. To znaczy, chcielibyśmy, żeby była ciekawa. I co byśmy w związku z tym chcieli? Po pierwsze, powinniśmy wprowadzić na tyle duże zrozumienie sytuacji dla czytelnika, czy też widza, czy też gracza, żeby on zawsze wiedział, dokąd ta sytuacja zmierza. To znaczy,
żeby miał na tyle intuicję w rozumieniu tego, co się dzieje, żeby mógł przewidzieć, że na przykład to, że kawaleria przełamała nam prawe skrzydło, to są de facto problemy i potencjalnie ona nam zaraz wejdzie na plecy i zacznie nam wyrzynać piechotę. Powinien mieć na tyle duże zrozumienie sytuacji, to jest taka robota, nie jego, żeby to rozumiał. Dobrze byłoby, żeby w tym to rozumienie było absolutnie prawidłowo i żeby było mylne. To znaczy, żeby było prawidłowe w tym sensie, że faktycznie tak się może dziać, ale żebyśmy my mieli w zanadrzu jakąś kartę, którą możemy zagrać, żeby właśnie to się nie wydarzyło. Bo na przykład jest to element planu, bo na przykład wiemy o posiłkach, o których nie wie gracz, czytelnik, ktokolwiek, a wie dowódca i zaplanował to wszystko. Bo coś się zdarzy, bo na przykład dowódca tej konnicy tak naprawdę chciał zmienić stronę, bo jest, nie wiem, ma dług honorowy wobec kogoś. Teraz tak, to tutaj jest problemem. Problemem jest to, i to jest to, co powiedziałem na poprzednim slajdzie, że zaskoczenie odbiorcy to niekoniecznie jest zaskoczenie dla postaci. To znaczy, jeżeli zastosujemy trik, który wynika z faktu, że my, odbiorca, nie znamy świata, że my, odbiorca, nie rozumiemy mechaniki ruchu w próżni, albo zakrzywienia grawitacyjnego, albo nie rozumiemy bitwy średniowiecznej, więc nie wiemy tak naprawdę, czy ta konnica naprzeciwko łuczników to jest dobrze, czy źle, to postacie to wiedzą. Dla nich to jest naturalny świat. Co oznacza, że jeżeli to jest rozwiązanie, które one powinny wiedzieć, to one nie będą nim zaskoczone. Jeżeli wszyscy wiedzieli, że dowódca konnicy ma dług honorowy, tylko czytelnik tego nie wiedział, to raczej postacie będą trzymać kciuki, żeby on się złamał, a nie będzie to dla nich totalne zaskoczenie, że to się wydarzyło. Dobrze. I to jest bardzo częsty problem. Tak od razu powiem. Sam, co nie jest tak, że go sam nie robiłem tego błędu. Wreszcie, dużo rzeczy może pójść nie tak, nawet jeżeli plan ma sens. Dlaczego? Bo na bitwie są ludzie, którzy są pod dużym stresem, którzy mogą się pomylić, którzy mogą nie wykonać jakiegoś rozkazu, ten rozkaz może nie dotrzeć. Ktoś może stworzyć, ktoś może zaszarżować pierwszy. Więc mając dobry plan, który prowadzi od naszej sytuacji obecnej do zwycięstwa, nadal jesteśmy narażeni na rzeczy, które dzieją się po drodze. To jest duże miejsce dla narratorów, czy oni są książkowymi narratorami, czyli mistrzami gry. Dobra. To teraz powiem kilka rzeczy, które prawdopodobnie dla was są w miarę jasne, ale i tak warto o nich powiedzieć. Czyli rzeczy istotne w trakcie konfliktu, o których często się zapomina, a nie powinno się. Więc po pierwsze, jeżeli starcie tylko nie zostało wymuszone, jeżeli któraś ze stron starcia nie została do bitwy zmuszona, to znaczy, że każdy w bitwie ma prawo sądzić, że jest w stanie zrealizować cele, wygrać. Niekoniecznie poprzez zdobycie przeciwnika, ale osiągnąć to, co planował. To znaczy, że jeżeli obie strony przystąpiły, to albo ktoś się pomylił z jakiegoś powodu, albo tak naprawdę realizował inne cele. Na przykład jedna armia chciała zniszczyć fizycznie drugą, a druga armia chciała przez 40 minut utrzymać jakiś punkt, bo to było ważne z jakiegoś powodu. To widać na przykład takie różne cele w grze Endera. Ender był jako jedyną osobą zaskakującą, jak na szkoły Poneugeniuszów, który wiedział, że tak naprawdę w bitwie nie chodzi o wybicie przeciwnika, tylko o zdobycie bramy przeciwnika. I w związku z tym on zmierzał do jednego celu, a jego przeciwnicy do innego. Dobrze. Druga rzecz, bardzo ważna. Dzielność indywidualnego żołnierza to może być coś, co nam przełamie szale konfliktu, bo jest odważny, bo jest doskonałym wojownikiem, bo ten oddział to jest po prostu taki oddział, że kiedyś to były oddziały, teraz to nie ma oddziałów. I to oni to wszystko zrobili. Ale nie powinniśmy tego robić za często, ponieważ w pewnym momencie utracimy uwagę odbiorców i pewną obawę odbiorców o losy sytuacji. Bo odbiorca wie, że no spokojnie, przecież tam jest taki super oddział albo super bohater, on sobie po prostu da radę. W ogóle nie wiadomo, czemu ci przeciwnicy atakują ten oddział, bo zawsze przegrywają. I pisarze, mistrzowie gry to jeszcze mają powód, nie? Bo
bohaterowie są najczęściej tymi osobami, które zmieniają przebieg bitwy, więc, a my chcemy, żeby oni byli bardzo ważni. Ale bardzo często trudno powiedzieć błąd, ten manewr jest wykorzystywany. I tak naprawdę szkoda, bo mamy taką sytuację, jak teraz, jak ostatnio oglądałem Ahsokę z moimi dziećmi, że niezależnie od tego, jaki był plan, on się niestety zawsze kończył z tym, że wystawiało się szturmowców przeciwko Jedi. No i ci Jedi się przez nich przeżynali. Bo żaden szturmowiec nie potrafił strzelać, bo żaden szturmowiec nie potrafił chować się z osłoną, no i jakoś tak wychodziło. Dobrze. Po trzecie, jeżeli ktoś ma znaną i dobrą taktykę i skuteczną, to prawdopodobnie przeciwnik będzie planował uwzględniając tą taktykę. Jeżeli zawsze atakujemy od flanki kawalerią, no to trzeba nam to uniemożliwić w jakiś sposób. Trzeba zrobić tak, żebyśmy tego nie mogli zrobić, lub żeby było to utrudnione, lub żebyśmy wpadli w pułapkę, kiedy tego spróbujemy. I raczej będą o tym myśleć. W jaki sposób będą próbować zaadresować naszą taktykę. Po czwarte, wojsko to nie tylko żołnierze pierwszej linii. To oznacza, że my możemy grać i w narracji, i w grach całą resztą. Dobrym przykładem jest logistyka. Kunktator był taki wódz rzymski, zwany kunktatorem, wyczekującym, który omal nie pokonał Hannibala przez to, że zwyczajnie nie podejmował żadnej bitwy, a Hannibal bitew potrzebował, żeby pokonywać wroga i zdobywać łupy, a tylko izolował go od zaopatrzenia. I mało, nie udało mu się armię Hannibala zagłodzić bez żadnej bitwy. Bo uderzył w jego logistykę. Co może też w szczególności oznaczać, że jesteśmy w stanie przedstawić bitwę, w której ktoś wygra, ale przegra, bo na przykład armia pokona armię wroga, ale zostaje zniszczony właściwie cały łańcuch logistyczny z tyłu, albo odwrotnie, którą armia przegra, ale tak naprawdę wygrała, bo przeciwnik zostaje odcięty na obcym terytorium, ma spalone okręty, no i teraz niech tu siedzi, nie ma sprawy z tą swoją niepokonaną armią. Dobrze. Po piąte, bitwa nie kończy się, kiedy armie skończą się bić ze sobą w polu, dalece nie. Bitwa ma następstwa, jak kręgi na wodzie się rozchodzi. Bitwa wywołuje efekty na okolicy, bitwa i wynik bitwy zostaje uwzględniony w ogólnym schemacie konfliktu, zostają przesunięte inne wojska, zostaje zmieniony kształt frontu, jeżeli była więcej niż jedna armia, to pewnie te inne zostaną przekierowane, żeby załatać dziurę. Armia, która wygrała, to znaczy strona, która wygrała, jeżeli przeciwnika udało im się faktycznie rozbić, prawdopodobnie będzie myśleć, co robić dalej. I wreszcie broń obu walczących stron jest sobie znana i standardowe taktyki też. Raczej, jeżeli stosujemy to, co zawsze, to raczej przeciwnika na pewno nie zaskoczymy. To nadal może być skuteczne. To nadal może być, no, mamy po prostu ciężką jazdę i przeciwnik od jakiegoś czasu próbuje wymyślić na nią sposób, no ale ona ciągle działa. Więc przeciwnik doskonale wie, co zrobimy. Albo my doskonale wiemy, co zrobi przeciwnik, ale nadal nie wiemy trochę, jak sobie z tym poradzić. Będziemy próbować myśleć i nasze kolejne bitwy to są różne sposoby próby radzenia sobie z tą ciężką jazdą. Od otrucia koni przez zakupienia rycerzy do kopania dołów i próby wprowadzenia ich na te doły. Ale my wiemy na ogół, jeżeli ta wojna trwa od jakiegoś czasu, to raczej wiemy, co przeciwnik, jeżeli będzie działał standardowo, zrobi. To jest taki baseline bitwy. Za czasów Nelsona baseline'em bitwy było na przykład to, że okręty liniowe obu stron ustawiały się do siebie burtami, płynęły takie dwie kolumny, grały do siebie tymi salwami burtowymi, bo tam oczywiście było najwięcej armat, a potem kiedy stwierdziły, któraś strona stwierdziła, że ma dość, to po prostu łamała tą linię i podpływała. Bardzo trudno ją było ją ścigać, bo wtedy już się nie dało strzelać do niej salwami burtowymi, więc na ogół obie strony wtedy odpuszczały. Nelson w bitwie pod Trafalgarem zwyciężył, bo przełamał ten standard. Ale Francuzi i Hiszpanie wtedy zakładali, że ta bitwa będzie wyglądać inaczej, bo znali standardową taktykę tych bitew. 3 minuty. Dobrze, to oczywiście standardowo przykładów nie będzie. Ja będę pewnie jeszcze jakiś czas dostępny na Discordzie, żeby można mnie było zapytać, ale już pisemnie. Po pierwsze, w jakim stopniu trzeba się trzymać tych zasad, żeby zaprojektować dobrą bitwę? Otóż, ale. To znaczy,
tak naprawdę istnieje masa dobrych bitew, które i historycznych bitew, które odbyły się wręcz w wyniku takiego łamania zasad. Mamy bitwy, tak jak Monte Cassino, żeby daleko nie szukać, albo Termopile, że było wiele bitew, których zwycięstwo było efektem albo szczęścia, albo dzielnością, albo tak naprawdę dziwnym, nagłym zbiegiem okoliczności. Generał Varro, który dowodził wojskiem rzymskim pod Cannami, i generał Custer, który przegrał pod Little Bighorn, pokazuje, że byli dowódcy, którzy byli krótkowzroczni, albo wręcz głupi, albo zbyt ambitni. I dlatego przegrali. I oni istnieli. Tak, takie postacie istniały i wprowadzenie ich wcale niekoniecznie jest błędem. Wreszcie Genghis Khan pokazał nam, że można mieć armię, która ma jedną ustaloną taktykę i ona działa. I nie ma sensu jej zmieniać i nie ma na nią pomysłu przez bardzo długi czas. Natomiast kolonizacja, czy też powstanie Mahdiego pokazały, że przewaga technologiczna może się utrzymać przez długi czas. Ona powoli przepływa nowa wiedza techniczna pomiędzy stronami, jeżeli one są do siebie odległe. Zwłaszcza, jeżeli różnica technologii jest duża. Zanim się dostosuje doktrynę pod nową technologię, to też trwa. W związku z tym, tak naprawdę, można złamać każdą z tych zasad i nadal napisać bardzo dobrą bitwę. Więc co w takim razie robić? No, bardzo proste. Musimy tak naprawdę, jak projektujemy bitwę, projektujemy starcie, zadać sobie wszystkie te pytania po kolei i zastanowić się, po pierwsze, czy je zastosujemy, a jeżeli nie, to dlaczego? I olanie pewnych rzeczy, jakkolwiek jak najbardziej dopuszczalne, powinno być efektem naszego umyślnego zignorowania pewnych rzeczy, a nie dlatego, że po prostu nie wiemy, że one mogą być. Nie powinno być błędem, powinno być naszym umyślnym zabiegiem. I tu chciałem przejść do omówienia kilku takich ciekawych bitew, ale ponieważ kończy mi się czas, więc oczywiście tego nie zrobię, dzięki czemu będziecie mieli powód, żeby przyjść na jakąś inną kolekcję dotyczącą bitew. Ja już bardzo dziękuję, bo jest dokładnie ostatnia minuta, kiedy mogę jeszcze cokolwiek mówić, zanim zostanie mi zabrany głos. My generalnie nie zabieramy głosu, ale dziękujemy Ci, Michał, za tę prelekcję. Było mega, mega ciekawie. Chat, myślę, że na pewno się zgodzi. I tak jak Michał powiedział, jeżeli macie pytania na Discordzie, na kanale Bukon, śmiało możecie je pisać. Myślę, że nasz prelegent i kolejni również będą tam zaglądać. Tymczasem, moi drodzy, tak kończy się prelekcja naszego pierwszego gościa. Jeszcze raz dziękuję. Już o 12:00 Maku z Głowy Pełnej Przygód i z oddziału Imaginarium Stowarzyszenia Topory opowie nam trochę o organizacji eventów RPG-owych od kuchni. Także do zobaczenia za chwilę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.
Thank you.